Zdrowia. Komuniści amerykańscy, czyli Partia Demokratów, robi wszystko, żeby skonfiskować broń w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No niestety, Hitler konfiskował broń, Stalin konfiskował broń, Bierut konfiskował broń, Jaruzelski konfiskował broń, no wszyscy, Mao Tse-tung, Pol Pot, no wszyscy komuniści po prostu pierwsze co robią, to co robią? Konfiskują broń, bo wtedy mogą zarządzać ludźmi jak tylko chcą. Demokraci teraz ciągle krzyczą, że nie ma nic ważniejszego niż to, żeby Trump był w jedną tylko kadencję. Obama był dwie kadencje, teraz Trump został wybrany w 2016 do 2020. Oczywiście nie ma kandydatów ze strony republikańskich, no bo w zasadzie to tylko opozycja, czyli Partia Demokratyczna podchodzi do tego, no jest tam 20-25 kandydatów, co jeden co bardziej kretyński, co jeden to bardziej lewacki. No teraz jest taka moda w Ameryce, że po prostu demokraci odpuścili sobie białych chrześcijan pracujących, tak jak to było przez lata, tak jak to była partia Kennedy'ego. No to teraz biali się nie liczą, pracujący ludzie, którzy płacą podatki się nie liczą i chrześcijanie się nie liczą. Tak? Także teraz kompletnie jedyne, co mogą grać na emocjach, no to są emocje właśnie broni. No i ta broń właśnie były teraz zabito 20 osób w jednym strzelaninie, 9 osób w drugiej, w El Paso w Teksasie i w Dayton w Ohio. I cała ta lewactwo środki masowego Ohio, no to dostała szału no pod względem gun control, czyli kontrolowania broni. I wszystko najbardziej, co oni mówią, no to jest to, żeby sprawdzać powiedzmy dane i tak dalej. No tak jakby te dane nie były sprawdzane, no bo są sprawdzane, no i jakby ci mordercy psychicznie, chodzi młodzi ludzie, wychowani z reguły przez samotne matki na psychotropach polecanych przez psychologów w szkołach, nie wyrzucani ze szkoły za swoje powiedzmy bandyckie zachowanie do momentu strzelania, nie wpisywani do rejestru przez policję z tego względu, że szkoły nie dają tego zachowania do rejestracji i tak dalej, i tak dalej. Kto jest winny? Winna jest broń. Winna jest broń i demokraci chcą konfiskować. Oni w zasadzie Oni z tym chcą zrobić, żeby to było najgorsze, żeby było ciężko po prostu do zdobycia broń. Będą proponowali większe podatki, skarżyli firmy produkujące broń. W Teksasie były reprezentant Beto O'Rourke. Beto to się kiedyś nazywał Robert. Robert później zmienił na Roberto, a później już zaczął się nazywać Beto. Beto dlatego, że tam w Teksasie jest dużo hiszpańskojęzycznych, no ale język. Nazwisko ma O'Rourke. O'Rourke no to jest, nie może być bardziej irlandzki niż O'Rourke. No ale po prostu podlizuje się Hiszpanom i się nazwał Beto, no ale to jest taki hardkorowy komunista, demokrata. No i on zaproponował coś takiego jak obowiązująca skup broni od ludności. Czyli obowiązkowy skup broni od ludności. Czyli państwo przychodzi i mówi, masz nam sprzedać, no i co ty masz zrobić? No masz sprzedać, tak? No bo jeżeli jest obowiązkowy, to nie sprzedasz, no to są na to paragrafy. Czyli to jest konfiskacja, to jest konfiskata, to jest po prostu zabieranie broni, czyli to jest to wbrew, co wszyscy ci, co stworzyli Amerykę, którzy zbudowali tu fundamenty amerykańskie, w konstytucji to jest zapewnione, no to teraz wychodzi kretyn komunistyczny, on mówi, że będzie przymusowe wykupywanie. No bo on tłumaczy, że nie będzie konfiskata, bo będą pieniądze zapłacone. No a to, że już będzie przymusowe i że nie ma możliwości odmówienia, no to już nie jest konfiskata. No to jest właśnie taka wredność,
Cory Booker w New Jersey dla odmiany, no to on mówi, że każdy Amerykanin, no to będzie musiał mieć federalną licencję do kupienia, będzie musiał dać swoje odciski palców i przejść kursy bezpieczeństwa. No, te wszystkie rzeczy, no to w wielu stanach już w Ameryce, z reguły na tym wschodnim wybrzeżu, tutaj ten New Hampshire, Massachusetts, Nowy Jork, Washington, no to te stany mają to już, no ale większość stanów, no to jest jednak bardziej luźna, no tam trzeba jakoś poczekać parę dni i tak dalej, no ale teraz po prostu ci komuniści proponują to no dużo, dużo, dużo bardziej. Także co 5 lat trzeba by było to robić. No, to jest to, co powiedzmy w stanie wojennym. Tak, Jaruzelski w stanie wojennym konfiskował, wszystko konfiskował. Ludzie nie mieli pistoletów. Jedyne co mogli, jeżeli nie byli w policji czy w Urzędzie Bezpieczeństwa, no to oni mieli, powiedzmy, broń myśliwską, dubeltówki, jakieś tego rodzaju rzeczy. No i to wszystko konfiskowali. Konfiskowali również kretyńskie wiatrówki. Wiatrówki, które na śród, no to też były konfiskowane. No bo w zasadzie chcieli ukraść. No bo chcieli ukraść, no bo co z takiej wiatrówki można zrobić? No nic nie można zrobić. Przewiercić tego na jakiś mały kaliber 22, no to też chyba nie da rady, no ale po prostu konfiskowali. No i to jest to, co komuniści w Ameryce proponują. Kamala Harris to już w ogóle powiedziała, że ona zignoruje kongres i po prostu będzie te executive action, czyli takie rozkazy prezydenckie zrobi, no i zabroni pewnej broni, tak jak tutaj nazywają te broń assault weapons, czyli taka do napadu, no ale to wszystkie te, ta broń to nie jest inna niż te, które używają, no po prostu większość tej broni, no to są takie komercyjne kopie AK-47, tak, także to są broń faktycznie wynaleziona dla wojska, no ale ona nie ma takiego stałego strzelania, to jest po prostu tylko pojedyncze strzelanie, trzeba cyngiel nacisnąć. No, zrobili nielegalny taki bump stock, czyli taka sprężyna, która odbijała i zamiast przyciskania cyngla tego spustu palcem, to wskakiwało. No ale ciągle jest zagadnienie, nie jest to narzędzie, tylko ten operator tego narzędzia, ten Joe Biden w CNN, no to jest wiceprezydent, on był przy Obamie, to był wiceprezydent, no bo czarny wybrał białego, a Joe Biden, no to po prostu jest zawodowy polityk, on już ma tam 70 lat i 50 lat to jest w polityce nieustannie, ta sama morda przy tym samym korycie. No jak jego się zapytali, czy przyjdzie zabrać ludziom broń, no to on mówi bingo, czyli mówi tak, że zabierze właśnie te broń do napadu. No ale to jest tylko mała dziura w tamie, tak? Dziurkę się zrobi i to wszystko się rozwala. No i środki masowego przekazu szału dostają po prostu, że no i tłumaczą, że jest wielkie poparcie w Ameryce i są badania opinii publicznej na ten temat, że wszyscy chcą. Oczywiście, że to jest jedna wielka nieprawda. Kiedy komuniści robią te swoje badania, no to zawsze to jest wykrzywione. No bo dla demokratów, którzy płaczą, że jednak biali chrześcijanie pracujący ich nie poparli, no to się dziwią, no a oni ich opuścili. A teraz biali pracujący chrześcijanie, to większość pracuje, jednak mieszka w tych wiejskich terenach, nie miejskich. No i to jest to, gdzie ludzie pracują, powiedzmy na farmach, no to lewactwo, komuniści chcą zabić przemysł mięsny, dlatego że chcą przerzucić wszystkich innych na wegetarianizm. Są to miejsca, gdzie ludzie wydobywają węgiel i olej, no bo też chcą zabić, powiedzmy, te dwa
produkty produkujące energię, bo propagują energię zieloną za miliardy. No i w zasadzie to chcą ich z roboty wyrzucić. No i jeszcze co chcą zrobić? Zabrać im broń. No i problem jest taki, że też wszystkie te matki wychowujące dzieci w takiej atmosferze Bóg, honor i ojczyzna, no to nazywają ich faszystami. Nazywają ich faszystami, białymi supremacist, czyli w zasadzie nad ludźmi. No i to jest dosyć pejoratywne. Także wszyscy ludzie te widzą, że to jest jednak zagrożenie. Badania w 2017 roku no to pokazywały, że demograficznie no to w Ameryce 42% rodzin no to w zasadzie ma broń. 58% na wsi, nie w miastach, ma broń. 48% niezależnych. Niezależni to są ci, którzy powiedzmy, no trzeba się zadeklarować. Można powiedzieć, należy do demokratów albo należy do republikanów. No i gdzie, do kogo się nie zadeklaruje, no to jak się idzie na wybory, to dają kartkę z ludźmi, powiedzmy, republikanami. A jeżeli demokratów, to z demokratami. A ktoś jest niezależny, no to wtedy patrzą, o, niezależny, to którą stronę chcesz? Tą i tą. No ale tak, to jest mały procent, to jest tam 10-12% ludzi, którzy deklarują się, że są niezależni, ale 90% z tych niezależnych, to i tak jest w zasadzie demokratami, czyli komunistami. No i 48% z nich ma broń, 41% ludzi na przedmieściach ma broń, 48% też białych mężczyzn posiada w Ameryce broń, także to są duże ilości. Jedna czwarta demokratów, którzy deklarują się jako demokraci, mają broń w swoich domach. No i to są ludzie, którzy mieszkają w zasadzie w Iowa, Michigan, Ohio, Pensylwania, Wisconsin, tam gdzie Hillary Clinton w zasadzie dostała kopa w dupę. No i teraz demokraci, ktokolwiek będzie startował, będą potrzebowali wygrać właśnie tam w 2020 roku. Najciekawsze jest to, że jak czują się Amerykanie przy tych wielkich ilościach procentowych posiadaczy broni na temat drugiej poprawki do konstytucji, no to 3/4 Amerykanów, którzy mają broń, to w zasadzie mówią, że to jest najważniejsze, że to jest najważniejsza poprawka konstytucyjna i oni nie wyobrażają sobie, żeby nie mieli broni, no i oni większość tych ludzi, właścicieli broni, no to mówi, że to jest ważniejsze niż prawo do głosowania, że to jest ważniejsze niż wolność wypowiedzi, że prawo do posiadania broni jest ważniejsze niż prawo do własności prywatnej, że jest ważniejsze do prywatności, czyli do tego, żeby państwo nie wciskało swojego nosa wszędzie. 3/4 właścicieli broni w zasadzie mówi, że to jest ich wolność, że oni tak odczuwają, że to jest wolność. No i żaden chyba tych kandydatów, tych komunistycznych nie jest idiotyczny na tyle, żeby proponować, że zabronią chodzenia do kościoła, tak? No może nie teraz, no ale teraz, ale za 5 czy 15 lat, no to komuniści zaczną już właśnie zakazywać chodzenia do kościoła. To się zacznie powiedzmy Pol Pot, zacznie się Castro, zacznie się Stalin, przerabianie kościołów na stajnie i tak dalej. No te same numery, co wszyscy komuniści robili, jest możliwe, że jak socjalizm nastąpi w Ameryce,
no to później wszyscy ci naiwni idioci, którzy doprowadzą do tego, zostaną wybici przez tych wszystkich bolszewików, no bo to zawsze tak się dzieje. No ale zakładając, że oni by nie proponowali, no to tak samo nie będą proponowali, nie powinni proponować na razie o tej broni, bo to jest coś, co kompletnie rozwali no szanse. Ludzie są w stanie jakoś przełknąć podatki, coraz wyższe podatki, są w stanie przełknąć te opiekę państwową, opiekę społeczną. No to się wszystko przekłada na to, że podatki z pensji, ludzie i tak płacą ciężkie pieniądze, no bo firmy za ubezpieczenie, jeżeli ktoś pracuje, to firma płaci za rodzinne ubezpieczenie pracownika powiedzmy 18-20 tysięcy i pracownik sam w sobie płaci 4-6 tysięcy. Także ubezpieczenie w Ameryce ludzi, którzy pracują, no to jest około 2000 dolarów rocznie na rodzinę. No to są straszne sumy. No i ludzie są w stanie to przetrwać, ale jednak tej broni, zabrania tej prawa posiadania do broni, no bo jednak sporo ludzi nie ma broni, no ale jednak 100%, 10% powiedzmy Amerykanów jest przekonana, że ma fundamentalne prawo do posiadania. No oczywiście, że te wszystkie strzelaniny, no to są makabryczne sytuacje. To jest po prostu tragiczne rzeczy i to nie jest przyjemne dla nikogo. To jest tragiczne dla wielu ludzi. No ale broń, regulacje broni w zasadzie nie ma szansy, no bo jednak zabranianie ludziom, którzy wszystko robią według prawa i proponowanie, żeby im się skonfiskuje broń w imię tego, że paru wariatów, którzy są nagazowani prochami i w zasadzie widać było, że będą strzelać, no to raczej nie przejdzie. Takiej szansy raczej nie ma. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek na dole, można nacisnąć. Dzwoneczek, dzin na powiadomienia. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie swoje opinie, rozsyłajcie gdzie się da. Na Facebook, na Wykop. No i podaj dalej na codzienne filmiki. Zdrowia!